W naszym mieście ruszają ferie, a w Sosnowieckim Muzeum rusza nowa wystawa historyczna. Będzie opowiadać o losach przemysłu, handlu, usług, które miały miejsce w Sosnowcu. Nazwa tej wystawy: Trójkąt w kole, marka Sosnowiec. Sosnowiec jako miasto jest też gotowy na to, żeby zapewnić w wolnym czasie atrakcje dla uczniów. Mamy 3 lodowiska w mieście, jest Górka Śródludzka, która mam nadzieję, że za kilka dni pokryje się ponownie śniegiem i będziemy mogli oglądać taką ilość osób, jak to miało miejsce 2 tygodnie temu. Są hale sportowe. Zarówno one, jak i 2 baseny oraz siłownie czekają na chętnych. Szczególna oferta skierowana i przygotowana jest dla dzieci i młodzieży, tej, która mieszka w Sosnowcu, ale i uczy się na co dzień w placówkach sosnowieckich oświatowych. Będziemy mieć dodatkowe akcje, atrakcje, nauki pływania, nurkowania, nauki jazdy na łyżwach, no i oczywiście oferta półkolonii. Bogatą ofertę zajęć w swoich 3 obiektach przygotował Klub Kiepury. W Energetycznym Centrum Kultury zapraszamy na zajęcia z rysunku i malarstwa. Na Będzińskiej 6 będą odbywać się zajęcia disco, szkraby, taniec towarzyski, taniec nowoczesny z elementami baletu, jazzu i modern jazzu, maluch w świecie muzyki. Na Warszawskiej 2 w Muzie proponujemy Młodzieżową Akademię Teatralną, Akademię Wokalną, freestyle oraz taniec współczesny, również z elementami baletu dla dzieci i młodzieży. Najmłodsi na pewno nie będą się również nudzić w Miejskim Domu Kultury Kazimierz. Zapraszamy dzieci na warsztaty, nazwaliśmy je Magiczna Kula, czyli dzieci będą robić coś takiego, co kiedyś wyglądało jak właśnie jakiś przedmiot zatopiony w cieczy, gdzie pływa brokat i tym podobne rzeczy. Wielkie grzybobranie, czyli gra planszowa, zajęcia z patchworku, czyli wycinanie z materiału i naklejanie na kartkę. No i zobaczymy, jeżeli będą chętni, to coś, co jest bardzo interesujące, a czego jeszcze u nas nie było, czyli warsztaty czy pokazy druku 3D. Od 10 do 18 w czasie ferii na atrakcyjne spędzanie czasu zaprasza też Miejski Klub Maczki. Będą spacery, będzie Nordic Walking, będą gry i zabawy sportowe, będą wyjazdy na kręgielnię. Zachęcam do wizyty na naszej stronie, tam wszystko można przeczytać z dokładnymi datami i godzinami. Drugi tydzień ferii w całości poświęcony jest e-sportowi i turniejowi CSGO. Będzie 16 drużyn. Sporo będzie się działo również w filiach Miejskiej Biblioteki. Naszym hasłem przewodnim jest Zimowy Klub Ratowników Zwierząt, dlatego też na zagrożonych gatunkach będziemy się skupiać. Ale nie zabraknie również książeczek o zwierzątkach, projekcji filmowych, na które zapraszam w oba poniedziałki i oba piątki ferii o godzinie 11 w Auli Biblioteki Głównej. Nie zabraknie konkursów, naszego najważniejszego plastycznego Zagrożeni Ulubieńcy. Z kolei Sosnowieckie Centrum Sztuki Zamek Sielecki program ferii oparł na bajce pod tytułem Apolejka i jej osiołek. W pierwszym tygodniu będziemy poznawać oto tą lekturę, jak również będziemy tworzyć kukiełki i spektakl a propos tej bajki, a w drugim tygodniu spróbujemy sobie utworzyć własną książkę na podstawie tej historyjki. A na spotkanie z historią sosnowieckiej przedsiębiorczości zapraszamy do muzeum od 18 lutego. Więcej informacji o sosnowieckich propozycjach na zimowe ferie znajdziemy na stronie Urzędu Miasta.